Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym wydaniu LOL News. Dzisiejszymi tematami są Kayle i Morgana rework, cały pełnograficzny. Rework graficzny Kennena, rotacja na ten tydzień oczywiście i nowe karty wczytywania, ponieważ weszły one tuż to w tamtym tygodniu w środę. Zapraszam do oglądania. Kayle, blinded by the shadows your light casts. Here to make excuses for their darkness, sister? Kayle i Morgana, pełny rework graficzny, nie tylko umiejętnościowy, ale także wyglądowy. Obydwie postacie zmienią swój wygląd, a także zmienią się im umiejętności. Będą one inaczej wyglądały. Macie więc film od Riot Games, gdzie oni przedstawiają te postacie. Rework ten pokaże się nam dopiero za 2 tygodnie niestety, ponieważ Riot Games tak na razie zapowiedziało. A zobaczymy jak będzie. Rework graficzny Kennena, a dokładnie jego umiejętności. Nowy wygląd umiejętności bardzo pasuje do tej postaci. Zamiast wielu promieni wypuszcza tylko jeden. Podczas erki wytwarza teraz chmurę i trzaska promieniami, oczywiście w nowym wyglądzie. A tak dokładnie, ta chmura, no to bardziej takie pole magnetyczne. Rotacją na ten tydzień są Diana, Elise, Kha'Zix, Malthazar, Nidalee, Pantheon, Rakan Karakan, Rengar, Rumble, Tryndamere, Varus, Veigar, Zaya, Zoe. Nowe karty wczytywania. Czy na pewno takie ładne? Są bardzo fajne te karty. Nie trzeba teraz korzystać z przeglądarkowej OBGG, bo można sobie wszystko sprawdzić, jaki jest lever, jaka maestria, znaczy maestria była zawsze. Ale można wiele więcej rzeczy. Są one ładne, można się nim bawić podczas wczytywania. Nie nudzi wam się, możecie sobie klikać i się zmienia jakby ich widok. I wtedy widać dopiero też jaki level i wszystko. Więc jest to naprawdę bardzo fajne ułatwienie. To było drugie wydanie programu LOL News. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w kolejny wtorek o godzinie 19. Dobrej nocy!